Witam, nazywam się Paweł Tarczyński. W dniu dzisiejszym chciałbym Wam zaprezentować test wodoszczelności organizerów połówkowych z serii Ketern Stack & Roll. Zaczynamy! Podczas deszczu, lekkiej mrzawki lub w przypadku całkowitego zanurzenia. Test został przeprowadzony za pomocą trzech różnych strumieni wody symulujących od lekkiego deszczu poprzez bardziej intensywne opady, jak i mycie za pomocą węża ogrodowego. Na każdą z prób zostało przeznaczone około 10 minut czasu. Strumienie zostały ustawione zarówno pokrywą do góry, jak i do góry dnem, byśmy mogli sprawdzić, czy są one szczelne, bez względu na kierunek, z którego napływa źródło wody. Musimy pamiętać, że próba szczelności za każdym razem może wypaść inaczej, ponieważ tutaj mamy wiele czynników, chociażby etap montażu, gdzie uszczelka może być źle zmontowana lub niedokładnie przylegać. Kolejną istotną sprawą jest wyładowanie samego organizera. Jeśli będziemy mieli go zapakowanego po brzegi i pokrywa będzie dociskana na siłę, niektóre elementy mogą być wybrzuszone, przez co szczelność będzie mniejsza. Pierwsza połówka, która leżała pokrywą do góry, dzięki temu, że pokrywa jest szersza od samego organizera, zapewniło 100% ochrony i do środka nie dostała się nawet kropla wody. Przy połówce, która leżała do góry dnem, niestety, zaraz zauważycie, że pewna część wody dostała się w miejscu przy rączce i gdy przechylimy organizer, ta woda wylewa nam się na zewnątrz. Skrzynki nie są przeznaczone do całkowitego zanurzenia, ale jednak ta próba musiała się odbyć. Gdy zatopimy cały organizer, możemy zaobserwować, w którym miejscu uszczelka nie dolega w 100%, przez co woda dostaje się do środka. Jak widzicie, system Ketter Stack & Roll bardzo dobrze się sprawdza, mimo że nie posiada żadnej klasy szczelności, ale podczas mycia go lub pozostawienia na deszczu na pewno zabezpieczy Wasze narzędzia. Jak wykazał test, nie należy go po prostu w pełni zanurzać, ale to jest raczej oczywiste przy systemach skrzyniowych. Myślę, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie komentarz, zostawcie suba i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!